Radio Pryzmat. Radio Pryzmat. One, two, three. Sportowa energia. Dzisiaj moimi gośćmi są Arkadiusz Górecki oraz Dymitr Klawczuk z drużyny TS Żelbeton Płaszów. To jest taka nazwa, może trochę zagadkowa, może nie. No w każdym razie nie do końca może pasuje do takich typowych standardów drużyny piłkarskiej. No i skąd właśnie ta nazwa? No to zacznijmy od tego TS, więc oficjalnie to towarzystwo sportowe, nieoficjalnie to może lepiej nie rozwijać. Co do Żelbeton, to jest to związane po prostu z pewną grupą raperów, którymi się inspirujemy i które stanowią dla nas pewien temat do wspólnych rozmów, także no, od tego to się wzięło. A Płaszów, no to wiadomo, nasze ulubione boisko, nasz dom, można powiedzieć, piłkarski, i z tego się wzięła ta nazwa. No i właśnie skąd nazwa piłkarski dom, skąd ten Płaszów jest dla was tak ważny? Dla mnie to może niezbyt, ale dla moich przyjaciół z drużyny to są wspomnienia, które siedzą w głowie, kiedy za mało lata jeszcze grali na boiskach płaszowskich. Z ilu członków składa się wasza drużyna? Nasza to dokładnie chyba z kilkunastu, nie powiem, ale z około kilkunastu osób. Bramkarzy mamy dwóch, rezerwowego jeszcze jednego, że tak powiem. No i tak mniej więcej w każdej formacji to się układa tak, żeby to było dobrze zbilansowane i zawsze, żebyśmy na ten mecz mieli około 7, 8, może nawet 10 osób. Bo podejrzewam, że w takim przypadku gry na Orliku, po ile trwają głównie mecze? Generalnie 2x30. No i właśnie ta godzina gry to jest taki czas, w którym raczej zmiany są przydatne i ta rotacja się przydaje. I jaką rolę właśnie odgrywają też rezerwowi w waszych spotkaniach? No takich też zależy kto, no wiadomo, zależy, że klasa zawodników nie zawsze jest równomierna z klasą piłkarzy w pierwszym składzie. No to tak głównie, żeby wejść na zmęczonego rywala, jeszcze gdzieś utrzymać się przy piłce utrzymać korzystny bilans. Mamy na razie dość liczebny skład i staramy się jednak korzystać z tych naszych zawodników, żeby to... Myślimy o przyszłości, tak? Chcemy, żeby ta drużyna się rozwijała, chcemy ją budować i żeby ona była zbudowana z zawodników związanych z nami, a nie żeby tylko grać mecze. Czyli ważna jest też taka, powiedziałbym może, tożsamość właśnie Żelbetonu. Tak. Że to nie jest taka drużyna, w cudzysłowie, w piłkarskiej nomenklaturze z łapanki, tylko jednak Żelbeton jest ważny dla tych zawodników i wszyscy się z nim utożsamiają. Czy tak właśnie jest? Tak, myślę, że tak. Szczególnie ostatnio rozwinęliśmy dość mocno tą społeczność i to przywiązanie do zespołu, bo wszyscy zauważyli, że no fajne akcje robimy i związane tak jak na przykład ta akcja charytatywna, czy generalnie tak prowadzimy naszą stronę i że to po prostu wygląda ciekawie i przyszłościowo właśnie. Bo właśnie w przypadku wszelakich drużyn piłkarskich, myślę, że już tych ze światowego formatu, ta działalność poza boiskiem jest ważna. Profil klubu na różnych portalach społecznościowych, sam PR, kwestia tego, jak klub się prezentuje na różnych płaszczyznach, wpływa na to, jak jest odbierany przez kibiców i jak chętnie są oglądane mecze właśnie tych drużyn. A w przypadku Żelbetonu, czyli drużyny z poziomu podwórkowego, orlikowego, ten PR też jest chyba na świeczniku i dbacie po prostu o to, żeby dobrze to wyglądało w sieci i na innych płaszczyznach. Tak, no jest to dla nas ważne, bo fajnie jak na te mecze ktoś przychodzi, to jest zawsze dodatkowa motywacja. Też widzieliśmy to ostatnio, że po prostu nawet jak jest jakiś lekki doping, to daje kopa i zawsze jest to taka pozytywna, sportowa energia. I tak, będą ciekawe mecze na pewno w tym sezonie, tak jak na przykład z FC Anonami, którzy są takimi protoplastami naszej drużyny. Też ja rozmawiałem dzisiaj o tym, że bardzo chciałbym zagrać kiedyś mecz z drugą płaszowską drużyną, jaką są Bagry Płaszów, które no chyba są jednak kilka poziomów wyżej od nas, natomiast my nie boimy się mierzyć z tymi mocniejszymi rywalami, bo i pierwszy sparing graliśmy z Promilem, który jest w czubie drugiej miniligi i też ostatni sparing graliśmy ze sportowcami, nałogowcami, którzy grają w Play Arenie, także chcielibyśmy na pewno to kiedyś zorganizować, może jeszcze nie teraz, ale powiedzmy gdzieś po wakacjach też, żeby się troszeczkę zgrać i myślę, że to by było fajne. A skoro zespół FC Anony został określony waszymi protokołami,
Ekstoplastami. Zakładam, że jako fani piłki nożnej pewnie nieraz chodziliście na Orlika, ale skąd właśnie wziął się taki pomysł, żeby może posunąć się z tym o krok dalej i założyć własną drużynę? Właśnie jak wyglądała wasza przygoda z FC Anonami? No tutaj właśnie nieobecna osoba Michał Mucha dołączył do którejś, już nie pamiętam nazwy, drużyny. Właśnie w tej lice. Do Anonów właśnie, tak do prędko. Powiem i z Anonów nas, do Anonów nas przyprowadził. Tak, to prawda. No po prostu chcieliśmy, bo wiadomo, fajnie zawsze jest przyjść na Orlika, pokopać sobie piłkę, no ale zagrać też taki mecz, taki trochę dłuższy, drużyna na drużynę, to wiadomo, też jest super sprawa, no i szukaliśmy właśnie takiej okazji. No i dzięki Michałowi się to udało. W przypadku drużyn właśnie takich, powiedziałbym, na szczeblu orlikowym, kwestia właśnie samego logotypu, utożsamiania się z tą drużyną, to jeszcze jest dosyć powszechne, ale takie bardziej ambicjonalne podejście właśnie, ustawianie jakichś specjalnych rang, specjalnych urzędów w obrębie klubu, to jest chyba już nieco poziom wyżej właśnie od tego stricte poziomu podwórkowego. I skąd taka ambicja, żeby bardziej postawić tutaj na profesjonalne podejście? My po prostu chcieliśmy te obowiązki trochę rozdzielić pomiędzy nas. Też każdy mógł się zająć trochę też czymś innym, więc bo ma różne predyspozycje, bo Michał ma lepszy kontakt z ludźmi z zarządu ligi. Ja mogłem ściągnąć paru kolegów, z którymi grałem kiedyś w piłkę, a Michał zawsze, jak ja gdzieś tam jestem w ferworze walki na boisku, to zawsze gdzieś tam zza linii podpowie, czy zrobi jakąś zmianę, więc tak jak mówiłem, my chcemy się rozwijać, myślimy do przodu i chciałbym, żebyśmy byli kiedyś takim, chociaż nie mówię, że jakimś znanym klubem, ale żeby być chociaż na takim poziomie podwórkowo-orlikowym rozpoznawalni, co wydaje mi się, że już się gdzieś poniekąd udaje, bo po prostu te drużyny chętnie z nami grają i też widzą nasze ruchy w internecie i że te boiskowe też sprawy nas bronią właśnie. Boiskowe ruchy też widzą, bowiem jak wspomniałeś, z każdego meczu jest przygotowywany vlog, za którego to sprawką stoi właśnie obecny tutaj Arkadiusz, pseudonim Marek Górecki. No i właśnie skąd ta twoja pasja do przygotowywania właśnie materiałów wideo z waszych wydarzeń boiskowych? Ja oglądam dużo YouTube'a, właśnie w wolnym czasie, jak nie mam co robić, że nie wiem, wracam z pracy, no czy po prostu sobie na przykład jem jakieś jedzonko, to lubię sobie pooglądać. Widziałem już sporo vlogów w swoim życiu, można powiedzieć, na przykład Parisa Platynowa, mojego, można powiedzieć, idola. No i po prostu no, tak jakoś naturalnie to wyszło. Fajnie jest mieć taką, można powiedzieć, pamiątkę z meczu. Też, no to już bardzo długodystansowe, myślę, zamysł, ale też, żeby mieć taką pamiątkę z przeszłości, że kiedyś to się było takim młodym i się grało w piłkę, fajnie było z chłopakami. Już ponad rok temu naszym gościem tutaj w radiu był Jakub Polus, który zajmuje się właśnie organizowaniem skrótów z takich właśnie meczów orlikowych. I czy jest też pomysł, żebyście wy, oprócz organizowania vlogów, organizowali też obszerny skrót meczów, które rozgrywacie? Ja bym chciał, żeby coś takiego było, bo nawet jakbyśmy chcieli robić jakąś wewnętrzną analizę naszych zachowań na boisku, to coś takiego by się przydało, żebyśmy mogli te skróty mieć i po pierwsze je analizować, a po drugie ewentualnie udostępniać naszym, w cudzysłowie, kibicom. Arku, czy ty grałeś w jakimś klubie, czy masz jakieś doświadczenie klubowe, czy też do TS Żelbetonu Płaszów, do orlikowego grania przechodziłeś z zerowym doświadczeniem właśnie z boisk pełnowymiarowych, czy też klubowych? Nie, ja nigdy niestety nie miałem okazji grać w żadnym klubie, jedynie to w podstawówce jakimś szkolnym coś tam trenowałem, ale to trenowanie zazwyczaj ograniczało się do po prostu grania meczy na Orliku, no ale myślę, że jednak cokolwiek mi to dało i może nie prezentuję teraz jakiegoś super poziomu, ale czasem jakieś podanie mi wyjdzie całkiem ładne. I też chyba strzał, ponieważ analizując posty, które dodajecie na waszym fanpage'u, widać, że już kilkukrotnie wpisałeś się na listę strzelców. Zdarzyło się, raz co prawda na pustą bramkę i raz po błędzie golkipera troszeczkę, ale no bramka to bramka, więc myślę, że poprawię też jeszcze ten wynik w przyszłości, o ile oczywiście trener mnie wpuści na boisko i nie będę zaliczał czerwonych kartek podczas meczy. No i będzie dobrze. I właśnie podrążmy może ten temat czerwonej kartki, bo jak to wygląda w kwestii takiej gry fair play na boisku, bo właśnie oglądając vloga z bodajże trzeciego waszego sparingu, można było usłyszeć, że otrzymałeś czerwoną kartkę i opowiedz o tej sytuacji, za co zostałeś napomniany i w ogóle jak do tego doszło, skoro podczas tych meczów nie ma sędziów?
No, jak to wyglądało? No i po strzeleniu bramki mojej przeciwnicy zaczęli od środka, no i napastnik rywali zaczął szarżować tak na naszą bramkę, no co prawda dużo mu to nie zajęło, bo boisko było małe. 2 metry od linii środkowej, nie oszukuję. Dynamiczna szarża. No i ja po prostu się zestresowałem, no i chciałem jakoś mu tą piłkę wyłuskać, gdzieś ją odbić na bok, no ale niestety wyszło tak, że po prostu zamiast zablokować piłkę, to zablokowałem mu nogę i się przewrócił. Przez to po prostu uzgodniliśmy w zespole, że ja schodzę, już nie gram dzisiaj meczu i... Był to dość brutalny faul, muszę przyznać. Więc jak to wygląda w kwestii właśnie takich kar dyscyplinarnych wewnątrz Żelbetonu? Czy są jakieś nałożone właśnie sankcje na osoby, które prezentują się nieodpowiednio, które otrzymują czerwone kartki, czy też są to po prostu spontaniczne decyzje? Wydaje mi się, że to była znaczy trochę spontaniczna decyzja, trochę taka bardziej, że tak to ujmę, młodzieżowym słowem dla beki, ale no też wydaje mi się, że dużą, bo to był oczywiście sparring, a podczas sparringów to te czerwone kartki aż tak bardzo nie obowiązują, bo w ligowym meczu to wydaje mi się, żebym pauzował raczej. Aczkolwiek no w ostatnim meczu głównie nie zagrałem, też po prostu wolałem pełnić tą funkcję jednak vlogera. Też również w drugiej połowie wynik nie był na tyle dla nas wygodny, żebym na przykład wszedł, bo wydaje mi się, że jakbym wszedł na boisko, to raczej za dużo dobrego bym nie wniósł. Ale wydaje mi się, że w takich już na ligowym poziomie, oczywiście naszej ligi, w której gramy, to myślę, że takie kary będą miały miejsce. No ile oczywiście piłkarze będą na tyle, powiedzmy to, inteligentni, żeby czerwoną kartkę w meczu zdobyć. Miło się mówi o takich akcjach jak właśnie przeprowadzony mecz charytatywny, sparring z drużyną sportowcy, nałogowcy, sparring dla właśnie Ukrainy. Udało się zebrać pokaźną kwotę, która myślę, że robi wrażenie. No i właśnie jaka była ta kwota? To były 453 zł. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ta akcja przebiegła, bo tak naprawdę prawie cały asortyment, który mieliśmy przygotowany, został sprzedany i ta kwota też robiła wrażenie, tak jak powiedziałeś, więc fajnie, że udało się pomóc, zagrać mecz i zjeść dobrą szarlotkę, drożdżówkę, wypić bardzo dobre piwo. No i tak, zebraliśmy te pomysły, że tak powiem, w jedną całość. Stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku. Nie obeszło się oczywiście bez komplikacji, bo wydarzenie chcieliśmy jakby postawić w cudzysłowie już w poniedziałek. Niestety mogliśmy zrobić to dopiero bodajże w środę wieczorem, ale konsekwentnie promowaliśmy, bo wrzucaliśmy posty na naszego Facebooka, udostępnialiśmy je i wydaje mi się, że przyniosło to skutki, bo parę osób wpadło i wszyscy mówili, że bawili się spoko, także... A czy planujecie jeszcze właśnie jakieś atrakcje, już pomijając może samą akcję charytatywną, ale jakieś specjalne może programy meczowe dla kibiców, czy coś w tym stylu, czy na razie jednak skupiacie się tylko na promocji waszej drużyny i dobrym prezentowaniu się już w starciach? Planujemy, bo chcielibyśmy, żeby to nie była taka jednorazowa akcja. Był taki pomysł, żeby piwo, które było ostatnio sprzedawane na meczu, czyli Żelbet Browar Ligowy, rozszerzyć, żeby miało więcej odmian, smaków, gatunków i żeby też pozostało z nami na tych meczach. Może nie z wami, bardziej z kibicami chyba. Z nami jako ogółem społeczności.